przy okazji tego, że jestem w Warszawie, podjadę właśnie do Daniela, który podczas mojego mentoringu kupił mieszkanie na Saskiej Kępie razem ze swoją żoną Kasią i pokażę im, co robić, czego nie robić na remoncie i zabiorę was tam z kamerą. Zapraszam! Pum! Okej. Okay. Cześć, dzisiaj jest ze mną Daniel. Daniel razem z Kasią, swoją żoną, przyjechał niedawno z Londynu. Tam prowadzili firmę budowlaną i byli razem u mnie na szkoleniu z flipów i z deweloperki. I właśnie mają u mnie mentoring flipowy, także właśnie idziemy zobaczyć pierwsze mieszkanie, które kupili i mam zamiar im powiedzieć, co robić, czego nie robić na tym mieszkaniu. Chodźmy. Byliśmy w Leroy Merlin, no i dopasują nam samo skrzydło do tej ościeżnicy, ale chyba lepiej ją wyrzucić całą. Wiesz, to lepiej wyrzucić, bo one widać, że ona jest stara. I co z tego, że ci dopasują, jak ona znowu się może nie domykać, może coś być za wysoko, za nisko. Ja tak rzeźbiłem na pierwszych flipach, ale parę razy coś nie pasowało, ludzie się dziwnie domykały, albo mieli problemy, więc no wymieniam to po prostu. Dobrze. Czyli już jakby pogodziłem się z tym kosztem. Dobra. Te drzwi w ogóle mamy zamiar w ogóle je wyrzucić. Mhm. Żeby nie było tutaj drzwi, tylko było takie wejście bezpośrednio do kuchni. Mhm. Tylko teraz pytanie, czy zostawić taki tam 10 cm gzymsik, czy po prostu do samej góry? Do samej góry, do samej góry. To ci odleci. Dobra. Samo ci to odleci. Dobra. Okej, mamy kuchnię, tak? Są dwie opcje. Postawić tą lodówkę tutaj w rogu, pod tym grzejnikiem i zrobić taką L-kę. Albo lodówkę przenieść tutaj, tam by był tylko blat, taka L-ka. Mhm. Tylko tu szkoda brać lodówkę, jak są wszystkie pionne tak naprawdę. Lodówkę lepiej tam przedstawić, gdzie jest kontakt. Tak, bo tu nie będzie dużo miejsca, bo te piony się ukryje w szafce, ale w lodówce już ich się nie ukryje. No właśnie. Fajnie by było zrobić to na równym jednym blacie i po prostu szafki wsunąć i ten blat tutaj wyciąć po prostu, tak żeby tutaj było coś... tu może być fajnie nawet taka jakaś wąska indukcja, tak? Która wejdzie tutaj pod tym, tutaj. Bo ona będzie miała do komina najbliżej. Myślimy o takim stoliku, takim ala barkowym, nie byłby przy ścianie. Nie wiem, czy się zmieści, bo jak ci do płytki dojdzie ci, to będziesz miał tak naprawdę, dotąd będziesz miał te meble. No. To chyba, że... Taki opuszczany, wiesz, że możesz go podeprzeć i on stanie taki na 30 cm do kamy do tego, a potem możesz go opuścić i on będzie sobie przy ścianie wisiał. Nie wiem. Nie. Ludzie po prostu biorą kawę i idą do swojego pokoju. Okej. Okay. Z budowlańcem tam rozmawialiśmy, żeby wyjąć po prostu je i na razie zostawić otwór drzwiowy sam, który byłby przygotowany, że jeśli ktoś chce wydarzyć drzwi, to można wstawić drzwi, żeby trochę to otworzyć, czy wstawiać drzwi normalnie. Wydaje mi się, że wstawiać. Wstawiać. Tak, że nic to wam nie da, że... Czy może być tak, że ktoś będzie chciał mieć open space, ale większość ludzi jakby ceni to, że ma ten pokój zamykany i tak. Okay. I raczej to może być tutaj kupione pod do siebie, do mieszkania, ale też i na wynajem. Okay. I ja bym jakby to wam nie powiększy, bo to też oddziela strefę, prawda? Ale to jest echo. Widzę, że telewizor został. Tak, tak, jest na ścianie. Co z tym parkiem robić? Podziemiu panele. Dałoby się to uszczelnić, prawda, i zrobić tutaj coś. Natomiast pytanie, czy chcecie, bo on nie jest w złym stanie. No i tak, i na tej ścianie, ta ściana ma być miejscem, gdzie docelowo ma być telewizor. Mhm. Tak? A dlaczego ta akurat tak tutaj? No bo gdzie indziej ten telewizor mógł być? Na tej ścianie. Na tej? Mhm. Tak naturalnie, bo tutaj tu sobie ustawiasz jakiś tam stolik, jakiś tam, czy jakąś ściankę, coś takiego, tak? Czy jakiś mebel. No. Tutaj ustawiasz kanapę, bo jest jakby najszerzej pod oknem, a telewizor to tutaj w tym przejściu. Okay. Taką wąską tu. Ja bym tak zrobił, tak? Okay. Natomiast nie narzucam tutaj. Dla mnie to jest jakby taki naturalny układ tego. Tu też może być. To nie jest tak powiedziane, że źle, ale dla mnie jakby na naturalnym to by było na tej ścianie i tutaj macie taki jakby tynk taki. Nie, gdzie... no gładzie by było robione. Tak, no, tu gładzie trzeba zrobić i te spękania trzeba tutaj taśmami po prostu zalepić, żeby nie było widać tego. Mm-hmm. No mieszkanie jest jakby w niezłym stanie. Mamy plan zostawić tą, znaczy wymienić ją na nową wannę i te płytki, które tam widzisz, byłyby na tej ścianie tylnej,
i przód wanny by był z tego samego. Okay. A pozostałe płytki dotąd tylko byłyby te, co widzisz, tak? To byłoby bez płytek. Powiem ci tak, no, że już odchodzi się, zabudowuje się całe łazienki. No, ja to robię różnie. Raz robię do samej góry, a raz robię czasami do połowy. Mhm. I tutaj nie ma dużo oszczędności na tym. Mhm. Ta ściana to niewiele tam zmieni, ten komin. Mhm. Bo tak trzeba to potynkować tak naprawdę. No więc tak, trzeba skuć, potynkować i, no i pomalować. Tak? Powiem ci tak, to jest za mała ściana i tak jakby. Ona też może nie być praktyczna do końca, bo tu jest, masz 1,5 metra płytek, no. Prawda? To jest jakby 100-200 zł położenie tego, dlatego ja bym to kładł jednak. No dobra, a to do jakiej wysokości byś kładł? Tutaj w wannie wiadomo już do końca, a tutaj też do końca? Tak, tak. Tak? No po co tutaj wystawiać, no? My nie kładziemy jakby całości, jeżeli jest jakaś płytka taka bardziej taka mało nowoczesna, że tak do połowy z jakimś dekorem, coś takiego, ale raczej to się robi do końca teraz. Dobra. Czyli byłyby trzy płytki tak naprawdę, tak? Ta korespondowałaby ze sobą? Tak. Ta byłaby tylko do tej zabudowy i tego boku, a ta byłaby na ścianach pozostałych, no i na podłodze. Okej. Tutaj myślimy tą zabudowę, prawdopodobnie się rozbierze, no nie wiem, ale zrobić ją z takiej płytki całą, ten boks. Tą zabudowę od góry do dołu. I teraz mówię, że tu chciałeś zrobić taki słupek z tego plastra miodu, tak? Z tego plastra miodu i na nim byłoby zawieszone takie lustro okrągłe. Tylko muszę ci powiedzieć, że ten plaster miodu zginie na lustrze. Czyli nie będzie tego widać w ogóle. Nie, ale lustro będzie o takiej wielkości okrągłe, zawieszone w ten sposób. A, no to tutaj porównanie trochę tej jodełki, która miała być za tą wannę. Tylko ta jodełka jest dużo ciemniejsza. Ta nasza jest dużo ciemniejsza, tak. Więc ona może być trochę taka za ciemna, ciężka? No trochę za ciężka. Ta, którą mi tu pokazujesz, spoko, tak? Ale ta jest cięższa. Przez te tutaj czarne paski są, może być ciężka. Tutaj to wiemy, że ma być ten gebery. Tak. I pralka. Aż miejsce na pralkę. Miejsce na pralkę i tu będzie... malarska pralka. Slim. Pralka slim. No i dobra, to słuchajcie, ile to mieszkanie kosztowało i ile za nie weźmiemy? Chcemy wystawić tu 11 na razie, metr. Czyli ile, 11 metrów to będzie ile? 38 metrów, okej. Okay. Czyli 400 tysięcy, tak? No 400 tysięcy. A kosztowało około 300? 310. To załóżmy, że jeszcze wsadzicie tutaj przynajmniej 30 parę tysięcy razem z notariuszem. No to 50 tysięcy to jest taki realny, minimalny zysk, moim zdaniem, i tu powinien być w Warszawie zrealizowany, tak? Taka jest prognoza. A już wystawiliście to mieszkanie? Nie, teraz mam dopiero po tej twojej wizycie wystawię. Już ustawiajcie, w trakcie remontu. Tak. Niech wam ktoś da zadatek po prostu i będziecie mieli te problemy, o których tu mówimy z głowy. No bo ktoś powie, ja tego nie chcę, albo ja chcę tak.